warsztaty w 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. To warsztaty, które opowiadają historię funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar zbrodni katyńskiej, ale również całą strukturę powstania tej formacji po roku 1919 i rocznice, które od tamtego roku obchodzimy w ramach funkcjonowania przy współczesnej policji, czyli stulecie powstania Policji Państwowej, 95-lecie powstania Policji Kobiecej, stulecie powstania Policji Rzecznej. Dlatego w tym roku, w roku 2000, no i 80. rocznica zbrodni katyńskiej. Pan powiedział, że to jest proces. Jak ta policja kształtowała się w tamtym wieku, no i w tym wieku? 20 lat w okresie dwudziestolecia międzywojennego, bo pierwsza ustawa o Policji Państwowej z 24 lipca 1919 roku. 20 lat funkcjonowania 16 okręgów policyjnych, plus do tego Policja Województwa Śląskiego. To można powiedzieć dochodzenie po 123 latach niewoli do normalności w tamtym okresie, do powstawania pewnych schematów funkcjonowania, z których korzystały różnego rodzaju inne kraje, bo na przykład policja Japonii stworzona jest na schemacie polskiej policji z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jaki sukces polskich kobiet w ramach Policji Państwowej, bo Policja Kobieca powstała w roku 1925, jedna z najlepiej ocenianych w Europie, jak i na świecie. Więc przykłady można szerzyć, plus do tego technologia, plus do tego technika. No gdyby nie II wojna światowa, zupełnie inaczej te losy by się potoczyły. No i później okres PRL-u, czyli okres milicji obywatelskiej i po roku 90 policja na nowo. Czy te wszystkie dobrodziejstwa, które były w tamtym wieku, są dziś wykorzystywane przez współczesnych policjantów i policję? Ciężko to przekładać na współczesność, ale na pewno wzorce, na pewno kreowanie i powrót do etosu w rozumieniu historii powstawania Policji Państwowej, kultywowanie pamięci o ofiarach, bo policja od szczebla komendy głównej poprzez komendy wojewódzkie, miejskie, powiatowe bardzo kultywuje tą pamięć na terenie całego kraju i również na terenie województwa podkarpackiego, więc tutaj my jako przedstawiciele Stowarzyszeń Rodzin Policyjnych bardzo serdecznie dziękujemy w tym kolejnym roku rocznic za to, że policja z nami współpracuje i policja pozwala nam na to, żeby odnajdywać te historie funkcjonariuszy Policji Państwowej, ale również ich rodzin. Odnosimy takie wrażenie, że jeszcze jest dużo do zrobienia w kwestii popularyzacji historii Policji Państwowej. Oczywiście, bo ta popularyzacja, jakby to powiedzieć, od roku 1990-91, wtedy kiedy powstawały Stowarzyszenia Rodzina Policyjna, wkroczy, my intensywnie pracujemy w różnego rodzaju archiwach, intensywnie pracujemy z rodzinami, ale trzeba brać pod uwagę to, że wdowy, chociażby katyńskie, jedyna żyjąca wdowa po przedwojennym funkcjonariuszu Policji Państwowej, pani Maria Czernek, w tym roku ma 100 lat, czyli bezpośrednie rodziny, czy synowie i córki, którzy mają 85 lat plus, jeżeli mogę tak powiedzieć, to osoby, które chcą tą informację przekazywać, ale trzeba brać również pod uwagę to, że rodziny po zakończeniu II wojny światowej ukrywały tą historię, tak? Dokumenty były niszczone, różnego rodzaju mundury, czy też różnego rodzaju wyposażenie było niszczone ze względu na represje, które mogły być stosowane, więc czasami bywa tak, że wyrwa w archiwach jest nie do odrobienia, więc tylko i wyłącznie spotkania, tylko i wyłącznie próba odszukania rodzin, Facebook, tak, to nie ulega wątpliwości, bo to jest olbrzymie narzędzie teraz, żeby to poznawać, ale szanowni państwo, bywają sytuacje takie, że zdjęcie, rodzina przetrzymuje jakieś zdjęcie przez cały okres, powiedzmy tych 75 czy 80 lat. Myśli, że jest to zdjęcie funkcjonariusza policji, a okazuje się, że to jest na przykład zdjęcie strażaka albo jakiegoś innego przedstawiciela służb mundurowych, więc no, staramy się profesjonalizować ze względu na to, żeby właśnie ta historia i ta wiedza na temat policji była przekazywana również młodzieży, no bo kto po nas przejmie tą pałeczkę?
Przed wojną pensje funkcjonariuszy policji i funkcjonariuszy policji były takie same. Nie było różnicy, tak jak to dzisiaj mamy. Natomiast jeżeli chodzi o czas, wydawałoby się, że im dalej, tym gorzej z dotarciem do dokumentów, nie dalej jak dwa dni temu zgłosiła się do mnie pani, której kuzyn wyszedł, tak jak policjanci wyszli na wschód, nie wiadomo co się z nim dzieje, nie mają żadnej wiadomości. Sprawdziłam we wszystkich listach, jakie są dostępne, rzeczywiście nie ma i najprawdopodobniej on należy do tej liczby, tak jak powiedziałam tutaj na dzisiejszym występie, 6-7 tysięcy funkcjonariuszy, o których nic nie wiemy, gdzie zginęli, gdzie zostały ich kości. Zresztą tak samo jak i było z komendantem wojewódzkim policji w Kielcach, który nie musiał, bo już był emerytem, czyli był poza służbą czynną, wyszedł ze swoimi funkcjonariuszami i również nie wiemy, gdzie zginął, prawdopodobnie gdzieś po drodze, na jakimś tam etapie wywozu. Dzisiejsze warsztaty to również ciekawostki, które pani przedstawiała policjantom. Trudno było do nich dotrzeć? To znaczy, to wszystko sprowadza się do tego, że trzeba siedzieć w archiwach i rzeczywiście mało mamy w naszych polskich archiwach. One są już właściwie niektóre dokumenty obrobione, natomiast są archiwa na wschodzie, są we Lwowie, do których to archiwów jestem częstym tam gościem i rzeczywiście tam można spotkać dość dużo materiałów. Ale te akurat, które dzisiaj przedstawiałam, dotyczą funkcjonariuszy z Okręgu 3 Kieleckiego. Tutaj nie było żadnego problemu.